prawego, prawego, prostego skrokiem przód. Polega to na tym, że stajemy w lekkim odskroku, stopy mówią lewej, lewa noga idzie do przodu, lekko do przodu, skręcamy ją pod skosy, a prawą nogę ustawiamy na kłębie dużego palca. Lewa noga, czyli noga wykroczna, prawa noga, czyli noga zakroczna. Wygląda to w ten sposób, że kulanka staramy się zgiąć do środka, tak żeby ciężar ciała był rozłożony równomiernie. Żebyśmy się nie przechylali ani na lewą stronę, ani na prawą stronę, tylko ciężar ciała równomiernie, rozłożony równomiernie. I teraz wygląda to w ten sposób, że jeżeli robimy krok do przodu, to lewa noga, czyli noga wykroczna, idzie przykładowo 10 cm, to noga prawa, zakroczna, idzie za nią również te 10 cm. Wygląda to w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz to samo zrobimy do tyłu. Noga zakroczna idzie pierwsza, noga wykroczna idzie za nią tyle samo, ile noga zakroczna. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Do przodu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Do tyłu. Raz, dwa. Raz, dwa. W lewo. Raz, dwa. Raz, dwa. W prawo. Raz, dwa. Raz, dwa. Do tyłu. Raz, dwa. Raz, dwa. Do przodu. Raz, dwa. Raz, dwa. To jest początek. Teraz zrobimy to sobie na jedno tempo. Wygląda w ten sposób. Znowu stajemy w pozycji bokserskiej. Lewa noga pod skosem, prawa noga pod skosem, kolanka do środka, ciężar ciała rozłożone równomiernie. Idziemy na tempo raz, jeden krok do przodu. Raz, raz. Zauważamy, że lewa noga, czyli wykroczna, idzie do przodu 5-10 cm. Noga zakroczna idzie tyle samo, co noga wykroczna. Do tyłu to samo. Raz, dwa. Raz, raz. Do przodu. Raz, raz, raz. Do tyłu. Raz, raz. W lewo. Raz, raz. W prawo. Raz, raz. Przód. Raz, raz. Tył. Raz, raz, raz. Lewa ręka na wysokości lewego oka. Łokcie wąsko, nie w ten sposób, bo to jest błąd, to jest źle, tylko musi łokcie być wąsko. Skulamy się, tak jakby chcieliśmy się lekko zgarbić i teraz będziemy to robić w ten sposób, że kroki robimy razem z pozycją bokserską. Uwaga, idziemy do przodu. Na jedno tempo. Raz, 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 raz. Raz, przód, raz, raz, prawo, raz, raz, w lewo, raz, raz, przód, raz, raz, tył, raz, 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 raz. Tak króciutko, na tym polega pozycja bokserska i kroki bokserskie. Pozycja bokserska, prawa ręka przy szynce, lewa na wysokości lewego oka.
Proszę pamiętać o tym, że zadając lewy prostych, lewa noga idzie jednocześnie z lewą ręką. Wygląda to w ten sposób. Może pokażę z góry. Wygląda w ten sposób. Raz, dostawiam prawą nogę, cofam lewą rękę. Dwa. Raz, dwa. Proszę pamiętać, że zadając lewy prosty, ramię chroni moją szczękę. Nie wolno robić to w ten sposób. Raz. Jest to błąd. Jest to błąd. Robimy to w ten sposób. Raz. Bark, ramię chroni naszą szczękę. Raz. Do tyłu. Krok do tyłu, lewy prosty. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Lewy prosty jest krokiem przód. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Teraz robimy to przodem. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Proszę pamiętać o tym, że zadając lewy prosty czy prawy prosty, ręce zadają cios w ten sposób, że lewa ręka nie jest w pozycji ani pionowej, ani w pozycji poziomej, tylko lekko pod skosem. Tak możemy to nazwać pod kątem 45 stopni. Zadają cios, łokcie wychodzą bardzo wąziutko. Wygląda to w ten sposób. Raz, dwa. Nie wolno robić w ten sposób. Raz. Raz. To są błędy. W ten sposób nie wolno zadawać ciosu. Zadajmy ciosy bardzo wąsko. Raz, dwa. Teraz robimy to z krokiem w przód. Raz, dwa. Raz, dwa. Krok do tyłu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. A teraz robimy to na jedno tempo. Raz. Raz. Do tyłu. Raz. 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 Pokażę tu bokiem. Raz. 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 Do tyłu. Raz. 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 Na tym polega zadanie lewego prostego. Do lewego prostego dodamy prawy prosty. Wygląda to w ten sposób, że lewa ręka idzie, tak poprzednio żeśmy pokazali, lewa ręka idzie z lewą nogą, a prawa ręka pójdzie z prawą nogą. Ale prawa noga musi być lewa. Wcześniej ustawiono przed zadaniem ciosu. Wygląda to w ten sposób. Lewa ręka. Raz, raz. Lewa ręka, lewa noga. Raz. Prawa noga, prawa ręka. Dwa. I powrót trzy do pozycji mięśniowej. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Proszę pamiętać, lewa noga idzie 10 cm czy 15, to noga prawa idzie tyle samo. Jeżeli noga prawa idzie do tyłu, ileś tam centymetrów, to noga lewa, czyli noga wygrzeczna, idzie tyle samo. Wygląda to tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Do tyłu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz to samo zrobimy na jedno tempo. Lewy prosty, prawy prosty z krokiem w przód. Na jedno tempo. Raz. 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 Do tyłu. Raz. 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 Do przodu. Raz. Raz. Proszę pamiętać, jeżeli lewa ręka zadaje cios, prawa ręka jest przy szczęce. Jeżeli prawa ręka zadaje cios, lewa ręka jest przy szczęce. I powrót do pozycji wyjściowej. Bardzo proszę o tym pamiętać, że łokcie były wąskie, że ręce muszą być przy szczęce. Jeżeli lewa zadaje cios, prawa przy szczęce. Jeżeli prawa zadaje cios, lewa ręka przy szczęce. Jest to bardzo ważne. Nie wolno robić w ten sposób. Raz, trzy, dwa. To jest kardynalny błąd. Ręce muszą być przy szczęce. To jest dbanie o nasze bezpieczeństwo. A teraz robimy to troszeczkę szybciej. Raz. 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 I tamtym polega zadanie lewego, prawego z krokiem w przód i z krokiem w tył. Po krótkiej
nauce pozycji bokserskiej, chodzenia w pozycji bokserskiej, zadawania lewego prostego, teraz to samo sobie przećwiczymy na przyrządek. Będzie to wyglądało w ten sposób. Wiadomo, prawa ręka przysięce, lewa na wysokości lewego oka, przyrząd jest niedaleko nas i zadajmy lewy prosty z krokiem przód. Raz, do tyłu. Raz. Przemieniać inaczej, tylko zadajmy zawsze pod kątem. Proszę o tym pamiętać, to jest bardzo ważna rzecz. Raz.